No to tak oto nastąpiła nieoczekiwana, aczkolwiek spodziewana awaria. No tutaj z tej strony jest ok, jest dobrze tarcza wybrana, a tutaj z tej strony jakby przypiekło zacisk hamulcowy. No choroba samochodów elektrycznych, bo się nimi mało hamuje. Zaraz to rozbieram w drzazgi i zobaczymy. Wstępnie podstawiona, to do góry wiada. No, on zaraz po zakupie miał robione takie jeszcze dopiększenie układu hamulcowego, ale no to już było dawno temu. Teraz w sierpniu chyba właśnie będzie 5 lat mijało, jak mamy tego. To ten pojazd, bo to samochód, to mogło być dla niektórych zbyt sztucznie powiedziane. No, rękawiczki trzeba było założyć, bo to dzisiaj do roboty. Nie mogę pójść z uflogonymi łapami. Koło gdzieś tutaj pod konstrukcją, na wszelki wypadek, jakby chciał polecieć. No i co tu mamy? Może to dęba nie stoi, ale to zdecydowanie powinno pracować lżej. Rancik jest troszeczkę, tylko widać, co mówię i o czym. No, no jest troszkę przypieczone i ta tarcza jest tak niewybrana, to zaraz trzeba ruszyć tym zaciskiem i sprawdzimy, jak klocki w ogóle, chociaż tak tego nie za dużo się już wydaje. No nic, idę po jakieś klucze i będziemy tutaj sprawę, no bo jak coś to stoi. Aha, bo teraz oczywiście nie widać, tu stoi zacisk pewno na, chociaż nie wydaje się, żeby zacisk stał tu przynajmniej. No i trzeba to rozebrać, idę po narzędzia. Ha, ale się trafiło nawet za drugim razem. To znaczy drugi klucz, który wziąłem, bo tak mi wyglądało na 13, 14 i 14. No, ale to co mam oko rozkalibrowane, nic nie widzę. Teraz jeszcze, żeby nie przywalić łokciem i nie trafić na miejsce, w którym płynie prąd. Poszło. Zaraz tu się wszystko okaże. Albo po prostu to wyniknęło tylko i wyłącznie ze stania. Bo ostatnio leje jak wściekłe, samochód jest mało jeżdżony. A właśnie miałem sobie zobaczyć, tylko że to... Bo coś chyba puka już. Pewne łączniki stabilizatora będą do wymiany. Ale to jeszcze mam chyba przegląd. W ramach gwarancji jeden to im tam zgłoszę. No, zacisk mamy, tylko że też kurczę, trochę ciekawy system, bo niecały zacisk jest, niecały tłoczek jakby napiera na klocek hamulcowy. Trochę takie jak na mój gust dziwne. Gdzieś to trzeba odłożyć tak, żeby nie wisiało na ale co? No to tak tutaj wszystko pracuje leciutko. Tylko nie wiem, czy on głębiej
No tam gdzieś nie wejść. Nie, no tu jest dno. Nie no, nic tu zapieczone nie jest. O, smażek wyszedł ładnie. Nie, widać, nie widać? Tak, widać. Ustawił znowu. O, tutaj wyszło troszkę smaru, który tam dawałem lat temu 5. Klocki. No z klocka trzeba na pewno tutaj wyskrobać szczelinkę. Ale generalnie to nie wygląda to, powiem wam, źle. Także ja tutaj chyba nic po prostu nie będę robił innego. No bo jak... No nie no, teraz tarcza chodzi ewidentnie z mniejszym oporem. Ta i skrobak oczywiście zaliczył syndrom pszczółki Mai. Ale to nic, trzeba to troszkę odsyfić. Zapewne i tak będę okidany jak świnka morska, ale muszę wziąć rękawiczki. No, tylko pamiętajcie, który klocek gdzie. Muszę mi później powiedzieć. No, się zapchała ta szczelinka w klocku. A klocka jest jeszcze pół. O. I zakładam, że to mogło być powodem. Od razu lepiej. No, troszkę ogarnięty. Tu jeszcze smar odmyło, który był nakładany. Dobra. Ten jest na zewnątrz. Teraz bierzemy ten. O! Ale tu coś jest już niekoniecznie. No. Trzeba to będzie troszkę odczyścić. No dobrze, że się nie rozsypał ten, co? Ten wygląda lepiej, ale też tu już przypchany troszeczkę. Aha, i tutaj jest ze wskaźnikiem. Dla tych wszystkich klocków, że się już kończą. No ale to kurczę, tak jak mówię, dziwne, nie? Że tutaj tyle tłoczka w ogóle nie pracuje na klocku, tylko w powietrzu. No ale trudno, taki mamy klimat. Dobra, blaszki. Co, przyspawana blaszka? Górna zeszła bez jakichś tam problemów, a dolna? Dolna też, ale tak, ale tutaj już się korozja troszeczkę rozgościła. Odmyję to z tego syfu. To jest dół, to jest góra. Leży, że tu góra, albo tam, że góra. No tutaj nie wygląda to, nie wiem, widzicie, nie widzicie, nie wygląda to tak
źle. Pewne ostrości nie wyłapię, no ale trzeba to ruszyć troszeczkę jakąś drucianką. Wziąłem właśnie druciankę i zobaczymy, na ile to będzie chciało tutaj zacząć współpracować. Tak, oto spółki młodego Majsterkowicza. Pasta do hamulców. Smar bez żadnych tam metali i innych tam prepitetów. Tylko widzę, że tutaj już było narzynane do takiego pojemniczka. To sobie z tego pojemniczka tutaj najpierw to wysmyramy. Sprężynka sobie siedzi. Druga sprężynka sobie też siedzi. Jeszcze tylko, o, tutaj widzicie, też były klocki posmarowane. Troszkę to drapnę z tego syfu. Ten jest zewnętrzny. Ten jest zewnętrzny. Ten jest wewnętrzny. Tutaj też było posmarowane, żeby nie było, że lipa. A to brat mnie wtedy w sumie namówił. Mówi, zrób se, bo oni mieli takie samo auto. Mówi, zrób se, bo za chwilę wszystko stanie dęba. No i faktycznie, bo u nich gdzieś to się problem z hamulcami pojawił jakoś dość szybko. No bo też erfaringu, doświadczeń nie było, że na takie rzeczy trzeba tak mocno zwracać uwagę. A teraz już doświadczenia są. No jeszcze go tak tutaj troszeczkę z tego pyłu. Ale to jest miękka drucianka. Dobra, to sobie znowu weźmiemy tutaj, zaczerpniemy z tego pojemniczka, co tutaj już było narzynane wcześniej. O. To naprawdę są ilości homeopatyczne tego, co się nakłada. O, dosłownie taki sam filmik. Znowu będzie, że za dużo zdrobnień. Filmik, śrubokręcik, ale nie mówiłem chyba klocuszek, ale mówiłem, że blaszka, no bo jest mała, to jest blaszka. Za dużo zdrobnień, ciężko się tego słucha. To ja mam radę nie słuchać. No, no leży tam na te YouTube pełno różnych dziwnych rzeczy. Ale mam mało emocji ostatnio na roboty. No, bo to wam powiem kiedyś, co to się w tej Hiszpanii odstawiło. Oto w sumie potem taki spadek mi YouTube'a nastał. No, ale to nic. Aha, i to może jeszcze bądźmy tacy świetni. I dajmy jeszcze, aha, to już jest szrot. Tu już się jakieś tam farfocle napchały. To jeszcze tutaj możemy troszeczkę sobie tak tu wybrać. O. I dać troszeczkę na blaszkę. Na pewno nie zaszkodzi, gwarantuję wam. Żeby nie spadł mi ten zacisk.
niestety się nie hamuje, to się to wszystko, kurczę, zapieka i zasyfia. No, bo to ostatnio sobie przypomniałem o tym hamowaniu, to tak parę razy go potraktowałem jakimś takim hamowaniem, no bo tak to się puszcza nogę z gazu. Nie wiem, może komuś mówi termin e-pedał, e-homoseksualista, bo będzie, że pedał. No i wtedy Tesla ma chyba czy Leaf i wtedy się w ogóle właśnie jeszcze ta rekuperacja jest, ten odzysk jest mocniejszy i no chodzi miękko. No tamten też chodzi miękko w porównaniu do tego, jakiej, że tak powiem, siły musiałem użyć do wyciągnięcia go. No to jest zdecydowanie różnica. Tylko, że aż go sobie wyciągnąłem niepotrzebnie. Co, nie wsadzę teraz? Wsadzę. Dobra, no to jest odchamione. Najważniejsze, że prowadnice nie stoją, bo z tym to by było trochę zabawy. A tak to... Ciekawe, czy tu w ogóle klej nie powinien być jakiś na te klocki. Ale nie wygląda, chyba że był, a już się zbył. Bo było raz rozkręcane. Tego nie pamiętam. Aha, i odkręciłem. A ciekawe, czy zakręcę, czy będzie trzeba przynieść jakiś jeszcze klucz nasadowy, który będę niósł pewno 5 razy, żeby złapać tutaj prowadnicę. No ja generalnie miałem w zwyczaju patrzeć na te hamulce, jak to tutaj działa, jak to tutaj pracuje przy okazji wymiany kół, ale no co, to nie mogę tam utrafić. Ale ostatnimi czasy, biorąc pod uwagę, że kobiety chcą równouprawnienia, to żona sobie wymienia w swoim samochodzie koła. I nie ocenia stanu... Oha, wsadziłem łeb. I nie ocenia stanu jakby klocków hamulcowych, bo no nie ma takiej wiedzy. No i ja też się jej nie dziwię, no po co bym miała mieć? Z jaką siłą dokręcamy? Odpowiednią. Żadną inną. Tyle, wyobraźcie sobie. Wezmę sobie tylko nasadkę, żeby złapać koło. A koło pod spód, pod konstrukcję, jakby tak chciało zlatać, to by później można było jakoś samochód dźwignąć z tego ambarasu. A nawet tak można złapać spokojnie palcami. Dobra, to rękawiczki out, żebym nie ukidał sobie milłoka. Ta. To już jest praktycznie dokręcone, także niewiele tam trzeba poprawiać kluczem. No. No i... Znaczy trze, ale zda mi się, że jest lżej, jak było. No to dobra, to idziemy na drugą stronę.
Nacisnąłem parę razy na hamulec. Nie wiem. Nie, teraz już. No, nieważne. Także pozostaje zakręcić koło i złożyć ten ambaras. Także tyle. Taka szybka robótka. A jak już wspomniałem, a zresztą to może kiedy indziej powiem. Jak już wspomniałem, to zostało wspomniane, a opowiedziane będzie kiedy indziej. Tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.